Dzień dobry, Szymon Milonas, Republika Wina. Uczymy rozumieć wino, a dzisiaj chcę pomóc w wyborze wina na prezent. Myślę, że to czasami nie jest łatwa decyzja, więc w ogóle Was zachęcam do tego, żebyście mieli wino na prezent w domu. Czyli nie czekali do ostatniej chwili, tylko mieli zabezpieczonych kilka butelek, które różnym osobom i znawcom wina, i tym, którzy po prostu lubią jakieś tam wino wypić, wiecie, że im to będzie smakowało czy pasowało jako prezent mieć. Czy dla osoby z młodszego, czy bardziej dojrzałego pokolenia, żeby to były różne pomysły na to, co możecie komuś sprezentować. Dla mnie takim najbardziej uniwersalnym winem na prezent jest szampan i od niego chcę zacząć, dlatego że on się dobrze kojarzy jako wino, które ma swoją klasę. Natomiast zachęcam Was do tego, żeby nie kupować takich najbardziej popularnych szampanów z dużych domów szampańskich, tylko właśnie, żeby na przykład spojrzeć, nie wiem, na naszą stronę republikawina.pl i na przykład wziąć sobie szampan, o którym można też coś więcej opowiedzieć, że jest jakiś tam wyjątkowy. Ten, którego trzymam w ręce, jest po pierwsze z jednej z tych najbardziej prestiżowych wiosek, które są w Szampanii, Grand Cru. Jest ich tylko 17, więc już mamy coś, co właśnie podkreśla wyjątkowość tego wina. Jest to Cuvée de Réserve, czyli takie połączenie trzech różnych roczników dłużej starzonych, więc coś znowu wyjątkowego. Producent jest kimś, kto kontroluje, Bernard Pertua, ten proces produkcji od samego początku do końca, a to też nie jest takie oczywiste w szampanii. Większość szampanów powstaje z winogron, które są uprawiane przez jednych ludzi, a produkowane jako wina przez innych ludzi. Więc tu macie coś wyjątkowego, co możecie opowiedzieć, a nawet jeżeli to będziecie komuś wysyłali po prostu w prezencie, to już sam szampan robi taką, tak powiem, dobrą robotę, jeśli chodzi o to, jakiej klasy jest to. Jest to prezent. Jeżeli nie chcecie wydawać tyle, co na szampana, to jest około 200 zł za dobrego szampana, za tego między innymi tyle zapłacicie, ale myślicie, ok, no to wino z historią, to myślę, że dla wielu osób winami z historią są wina polskie. Więc znowu bąbelki proponuję, tym razem od Guillaume Dubois, ale pomimo francuskiego nazwiska wino jest produkowane przez niego w Zielonej Górze, czy pod Zieloną Górą, ożeniony z Polką, były piekarz, znający się na drożdżach, takie wino robi. No i mamy historię właśnie, bąbelki, Polska, kiedyś te tereny były stolicą produkcji win musujących dla całych Prus, więc możemy coś więcej opowiedzieć, wywołujemy temat win polskich, jest, zaczyna się robić ciekawie. Moim zdaniem, jeżeli w ogóle też myślimy o prezentowaniu takich, tak powiem, mniej typowych win, to jest tak, że na przykład wina białego raczej się nie daje w prezencie, rzadko. Jak macie taki pomysł, czy wiecie, że osoba, którą będziecie obdarowywali, lubi polskie wina, to możecie sięgnąć po białe polskie wino od winiarza, który zresztą genialnie się nazywa na prezenty i na opowieści, a przy okazji robi świetne wina, Maciek Mickiewicz. To jest polskie wino spod Kazimierza Dolnego, spod Sandomierza. Tutaj akurat trzymam w ręku takie, które nazywa się Mętlik. Ono jest robione taką specjalną metodą, bardziej naturalną, więc macie coś przy okazji do opowiedzenia o właśnie bardziej ekologicznym winiarstwie. Trochę ten temat można sobie pogłębić. Polskie wino, więc historia znowu jakby sama się nasuwa, że coś wybraliście bardziej wyjątkowe, jeszcze jak daj Boże tam byliście w okolicy, no to w ogóle wygląda to jako coś, co ma swój początek i koniec, jakieś tam połączenie z tym, że zależało Wam, żeby ten prezent nie był przypadkowy. Myślę sobie, że jak wybieramy wino na prezent, to ono musi zrobić dobre wrażenie od samego początku. I komuś się może podobać etykieta Mętlika, komuś bardziej klasyczne etykiety win musujących. Na przykład to wino, moim zdaniem, też robi dobre wrażenie od samego początku, bo etykieta jest, jak powiem, taka bardziej rzucająca się w oczy. I w sumie myślę, że gdybym miał dać komuś w prezencie Primitivo, bo to jest Primitivo, to jest coś, co to wino musiałoby mieć, czyli coś wyjątkowego, dlatego że takie popularne szczepy jak Primitivo, Sauvignon Blanc, Chardonnay, które ludzie znają, mogą kupić sobie na stacji benzynowej, mogą sobie kupić w dyskoncie, jednak muszą mieć ten jakiś dodatkowy aspekt w sobie, żeby móc powiedzieć, ok, to nie jest przypadkowe wino, które kupiłem po drodze do Ciebie w osiedlowym sklepie, tylko to jest coś, co specjalnie dla Ciebie wybrałem, zaczekł, ma ładną etykietę. Więc to Primitivo spokojnie mogę polecać, zresztą ono jako po raz pierwszy zostało zrobione na 60-lecie winnicy. Tutaj każda etykieta co roku jest zmieniana i malowana przez lokalnego artystę, więc ma to w sobie jakąś historię, bardziej oczywiście włoską z Puli niż polską, ale jednak ciekawą. Jak wiecie, że Wasz obdarowany jest fanem wina,
i doceni dobrej klasy wino, nie tylko z nazwy jak szampan, ale również ze smaku, chociaż ten szampan jest akurat bardzo smaczny, to myślę, że warto, żebyście sięgnęli po takie klasyczne, symboliczne wina. Jednym z nich, które tutaj mam na stole, jest Amarone della Valpolicella, czyli jedno z trzech najważniejszych włoskich win. I każdy, kto dostaje w pewnym momencie Amarone, wie, że to jest coś większego, że to jest coś poważnego, że to nie jest codzienne, przypadkowe wino. Więc takie wino przy okazji też bardzo smaczne. Też około 200 zł za butelkę. Myślę, że da jakby obdarowanemu taki jasny sygnał od Was, że Wam zależy i że wiecie, że on się zna i że takie wino doceni. Jeśli macie mniej więcej połowę tego budżetu, a nie jesteście pewni, jak dużym fanem czy to włoskiego wina, czy w ogóle win jest osoba, którą obdarowujecie, to możecie sięgnąć po tak zwane baby Amarone, czyli po Ripasso, wino, które powstaje z Amarone i z innego, jeszcze młodszego, lżejszego wina. I to Ripasso trochę smakuje jak Amarone, nie tak dużo kosztuje i większości osób z racji tego, że ma takie słodkie podbicie, będzie na pewno smakowało. Jest tam historia do opowiedzenia, jak ją sobie będziecie chcieli zgłębić, to zapraszam. Czy na nasze kursy winiarskie? No właśnie, tak naprawdę dobrym prezentem winiarskim może być po prostu kurs o winie. Jak wiecie, że ta osoba albo się zna, albo chciałaby się znać na winie i słuchała tego odcinka, sobie myśli, o, fajnie było coś się dowiedzieć więcej, to sprezentujcie jej kurs wino od podstaw. On niedużo kosztuje, jest fajnym spotkaniem jednodniowym czy jednowieczorowym z kilkoma winami, bardzo fajnym naszym prowadzącym Jankiem Knomberem, albo jakiś bardziej zaawansowany kurs poświęcony tylko na przykład Hiszpanii czy tylko Francji, też takie prowadzimy, czy kurs, który kończy się papierem oficjalnym londyńskim, który się nazywa WSET. Dużo jest takich możliwości, żeby nie dawać wprost butelki, ale dać komuś przeżycie. Możliwość spędzenia wieczoru czy kilku wieczorów ucząc się o winie. Czego serdecznie zapraszam, jak będziecie chcieli kupić sobie te wina, to jest na nie specjalny rabat Republikanie 5, daję Wam poza normalnym 20% rabatem po zalogowaniu się ten dodatkowy 5%. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na którymś z kursów.